Hej czołem, dzisiaj o tym, że Amerykanie w końcu wymyślili, mają receptę na pokój na Ukrainie. Chcą pogodzić Rosjan i Ukraińców i oczywiście na tym zyskać, bo jak żeby inaczej Amerykanie mieli wprowadzać pokój, jak nie tym, że oni zyskają najwięcej i będą ten pokój wprowadzać rękami między innymi Polaków i chcą na Ukrainę wysłać polską dywizję pancerną w ramach gwarancji bezpieczeństwa, jak to mówią Amerykanie, no przecież oni gwarantują, Polacy idą do roboty. Przecież to jest logiczne, oni cały czas tak działają, także na tym pokoju na Ukrainie najprawdopodobniej najwięcej zyskają Amerykanie, w drugiej kolejności po prostu wszyscy inni, no już na pewno Ukraińcy na tym nie zyskają i oczywiście na pewno Polacy na tym nie zyskają, ale tak, będziemy się cieszyć, że jesteśmy takimi super friendami, że Amerykańcy po prostu taką przysługę nam dali, że możemy brać udział w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie. Polska dywizja pancerna na Ukrainie. W USA mają plan, jak dogadać się z Rosją. No i czytamy sobie w lidzie. W USA narodził się pomysł, jak doprowadzić, no gdzie ten pomysł, gdzie indziej miałby się nie narodzić jak w USA. No przecież nikt inny by tego nie wymyślił. Ale dobrze, czytajmy. W USA narodził się pomysł, jak doprowadzić do pokoju między Rosją i Ukrainą, wykorzystując do tego celu przynajmniej jedną polską dywizję pancerną, czyli w grę wchodzi również więcej. A wiadomo, jak NATO każe, to Tusk wykona. Tusk, czy to będzie Morawiecki, czy to... No i to są tylko od wykonywania amerykańskich rozkazów. Koncepcja wysłania Wojska Polskiego na wschód, przed którą wzdraga się większość polskich polityków, nie jest obca Amerykanom i tamtejszym politykom, sprawującym całkiem niedawno wysokie stanowiska. Wspierają również część wojskowych. I teraz tak, tutaj jest nieprawda w mojej ocenie, bo jeżeli piszą, że koncepcja wysłania Wojska Polskiego na wschód, przed którą wzdraga się większość polskich polityków, no nie, większość polityków jest za. Klaskają. Przecież sam marszałek Hołownia chciał wgniatać Putina w ziemię. Co jeszcze niedawno Tusk mówił? O czym mówił prezydent Duda? No też nie był jakoś specjalnie przeciwny. Tylko zobaczył, że jest duży opór społeczny. Tak, dzięki wam między innymi. Dzięki temu, że piszecie w komentarzu to, że nie ma takiej opcji. Bo piszecie tak w komentarzu. Cieszę się z tych wszystkich komentarzy, że piszecie i potwierdzacie, dajecie przykład, że nie chcemy uczestniczyć, bronić Ukraińców, bo sami wyjechali z tej Ukrainy, bo wiedzą, bo sami nie chcą bronić politycznych interesów Zełenskiego. Sami nie chcą umierać w wojnie amerykańsko-rosyjskiej. To my mamy tam jechać? Nasi politycy, Sikorski niedawno. On wie przecież, że zestrzeliwanie tych rosyjskich rakiet z terytorium Polski, rakiet, które są nad terytorium Ukrainy, doprowadzi do wojny polsko-rosyjskiej. On to wie i on chce to robić. Także tutaj jest na samym początku już, uważam, że portal Forsal lekko minął się z prawdą, ponieważ polscy politycy od lewa do prawa chcą uczestniczyć w tej wojnie. PiS-owcy, Tuskowcy, Hołowniowcy, Kosikniakowco, Kamyszowcy i tak dalej, i tak dalej. Niestety oni chcą. No bo chcą przypodobać się swoim amerykańskim friendom, zwłaszcza Sikorskiemu. Taki fajny, amerykański, sympatyczny chłopak jest, nie? Także